Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie ratatouille, więc zapraszam do tego przepisu. Tych nowych widzów, którzy jeszcze nie mają subskrypcji, zapraszam do zasubskrybowania, a cały przepis znajdziecie na końcu filmu. Ja Was teraz gorąco zachęcam do obejrzenia tego przepisu i do spróbowania zrobienia go sobie w domu, bo jest naprawdę prosty. Więc na początek zaczniemy od sosu. Ja tutaj mam dwie puszki pomidorów pokrojone w takie drobniejsze kawałki. Możecie użyć pomidorów z ogrodu, jeśli macie ich wystarczająco dużo. Ja na razie mam mało pomidorów na ogrodzie, więc nie szaleję z przecierami lub z pasatami, więc kupiłem sobie dwie puszki pomidorów. Oczywiście te z ogrodu musicie obrać ze skórki, pokroić w drobne kawałki. Co jeszcze będę potrzebował do sosu? Jedną paprykę będę potrzebował, zaraz ją sobie pokroimy w drobne dosyć kawałki. Jedną cebulę, też na drobno, cztery ząbki czosnku na drobno, do tego zioła, bazylia, tymianek, oregano, więc zaczynajmy. Ja to sobie pokroję i za chwileczkę idziemy na kuchenkę. Ok, warzywa mam ogarnięte, idziemy na kuchenkę teraz gotować, a zioła za chwileczkę sobie ogarnę już przy samym robieniu sosu. Na patelnię dodaję troszeczkę oliwy z oliwek. Jak oliwa się rozgrzała, dodajemy cebulę wraz z czosnkiem od razu. Chwileczkę smażymy. Po chwili, jak już cebulka zaczyna się robić taka fajna, szklista, dodajemy paprykę. Smażymy razem. Możemy przykryć, żeby papryka szybciej nam zmiękła, a nadal smażymy. Papryka już jest widocznie dużo bardziej miękka. Dobra, dodajemy pomidory. I dodaję do pomidorów łyżkę papryki słodkiej, łyżeczkę cukru, łyżkę octu, u mnie akurat ocet winny. Musimy to oczywiście posolić i dodać pieprzu. Ok. I teraz gotujemy to tak długo, aż nam się trochę ten płyn zredukuje i zagęści się cały sos. Podejrzewam, że to będzie około 15-20 minut gotowania tego sosu. Nie przykrywam już pokrywką, chcę, żeby to się redukowało. Więc sos już zostawiamy, a teraz przygotujemy sobie resztę warzyw, które będą nam potrzebne do ratatouille. Jeszcze jedna ważna sprawa, zapomniałem dodać zioła. Mam tą bazylię, tymianek i oregano, razem posikałem. Okay. Potniemy sobie żółtą cukinię na bardzo drobniutkie plasterki, takie 2 mm. Ok, cukinia poszatkowana. Tak to wygląda. Teraz wezmę sobie zieloną i znowu odkrawam początek. Ona jest trochę większa jak ta żółta, całej nie zużyję. Ok, myślę, że wystarczy. Jeżeli nie wystarczy, zawsze można sobie dokroić. Teraz bakłażany. Ja mówiłem kupić sobie takie dwa mniejsze, ponieważ one objętościowo będą podobne do cukiń. Ważne właśnie, żeby warzywa były mniej więcej tych samych proporcji. Będzie to lepiej wyglądało akurat w tym wydaniu ratatouille. I również na takie same plasterki tniemy. No i niestety moja mandolina nie bierze tej twardej skóry, więc muszę to ciąć nożem.
Ok, zostały nam jeszcze tylko pomidory. Też sobie je potem pokroję nożem. Ok. Na początek mi wystarczy, zaraz zobaczymy przy układaniu, czy nam nie zabraknie. Jak zabraknie, dokroimy pomidorów. Skoro warzywa mam przygotowane, sos mam przygotowany, zaraz będziemy to składali, to musimy zrobić sobie taką oliwkę do polania naszych warzyw przed zapiekaniem. Więc wlewam tu 3-4 łyżki oliwy z oliwek, przeciskam czosnek, 3 ząbki wystarczą. Do tego tymianek. Wymieszamy to teraz. No i dodam trochę jeszcze oliwy. Troszeczkę mało. Ok. Teraz to wymieszamy. I to będzie nam potrzebne już na samym końcu. A teraz. Tu jest mój sos, on powinien być troszeczkę bardziej wychłodzony, no ja nie mam na to czasu. I teraz tak, niektórzy to blendują. Ja nie blenduję, ja chcę sobie zostawić te kawałki warzyw. Taki sos, od razu wam powiem, że jak będzie chłodniejszy, możecie go użyć na pizzę lub możecie go użyć do gołąbków, obojętnie. To jest taki sos marinara, no on jest naprawdę świetny. Jak widzicie, tego sosu jest dosyć dużo. I o to mi chodzi, żeby te warzywa po prostu w nim były zanurzone. No i bierzemy teraz. Po kolei składamy. Bierzemy zieloną cukinię, żółtą. Bierzemy sobie bakłażana w ten sposób. Bierzemy pomidora i składamy tak naprzemiennie. Może ustalę jakąś wersję, polecę może w tą stronę z tym składaniem. I tak to będziemy składali. Ok, tak prezentuje się moje ratatouille. Teraz poleję tą oliwą z oliwek, z tym czosneczkiem, wszystkie warzywa. Tak. Teraz wezmę aluminiową folię. Piekarnik. Skryję szczelnie. Piekarnik już mam rozgrzany na 180 stopni i teraz będziemy to zapiekali 50 minut pod przykryciem i około 10 minut później bez przykrycia, bez tej folii. Więc wkładam do piekarnika. Tak oto wygląda moja wersja ratatouille. Ja dokładnie piekłem to, teraz wam powiem, 60 minut. I 15 minut jeszcze piekłem to bez przykrycia, czyli to razem było 75 minut. Teraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tak sobie to ładnie poskładałem wszystko. Do tego ten sosik. Można to zjeść samo, można sobie to zrobić jako dodatek do jakiejś ryby. Na pewno świetnie by to smakowało. Myślę, że to będzie naprawdę świetne. I wszystkie warzywka upieczone, no były w końcu 75 minut w piekarniku.
No to muszą być upieczone. A w smaku. Naprawdę fajna sprawa. Czuć tą cukinię, czosnek, pomidory, bakłażana. No po prostu świetna rzecz. Gorąco polecam jako danie główne lub też jako dodatek, jak mówiłem, świetnie by to pasowało z rybą. Nie ma tutaj akurat w tej wersji w ogóle mięsa, więc jest tutaj taka wersja wege, którą gorąco polecam. Zapraszam na inne moje przepisy i do zobaczenia. Pozdrawiam.